Szanowni Państwo, Wysoka Rado, otwieram 15. sesję Rady Powiatu Malborskiego. Witam serdecznie wszystkich radnych, przybyłych na tę sesję, wszystkich gości, wszystkich pracowników. W szczególny sposób witam młodzież, nagrodzoną naszych powiatów malborskich szkół. Młodzież, która swą pracą zasłużyła na to, aby otrzymać szczególne wyróżnienie Pana Starosty. Serdecznie witam Pana Burmistrza Macieja Ruska, Pana Burmistrza Jerzego Skoniecznego. Witam wszystkich Państwa. Stwierdzam, przepraszam, według porządku przechodzimy do punktu drugiego, wręczenia Nagrody Starosty dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski. Poproszę Panią Naczelnik Sylwię Grabowską o przedstawienie nam laureatów. Szanowni Państwo, kilka słów tak celem wprowadzenia. Nagroda Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski przyznawana jest w kategorii najlepszy absolwent liceum ogólnokształcącego oraz najlepszy absolwent technikum. Od ubiegłego roku funkcjonuje również nagroda specjalna dla absolwenta liceum lub technikum, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4.0 i posiada szczególne osiągnięcia na szczeblu krajowym bądź międzynarodowym. Nagrodę może otrzymać jeden najlepszy absolwent w każdej kategorii. Kandydata do tej nagrody nominuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę średnią ocenę na świadectwie ukończenia szkoły, co najmniej 4,75, uczestnictwo, osiągnięcia na konkursach i olimpiadach przedmiotowych przez cały okres uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, jak również zaangażowanie w życie społeczne szkoły, miasta, powiatu, województwa, kraju. Nagrodę przyznaje kapituła wyróżnień absolwentów. Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 1000 zł dla jednego absolwenta w danej kategorii. W tym roku do nagrody Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych nominowanych zostało 12 uczniów z 4 szkół. W kategorii liceum ogólnokształcące Szewczak Dorota, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Malborku. Piękność Katarzyna, Nagowski Łukasz, również z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Ciosek Michalina, ZSP nr 1. Sałek Aleksandra, Murawski Łukasz, Cieśluk Angelika, ZSP nr 2. Bystrzycka Grażyna, ZSP nr 4. W kategorii technikum Pazdykiewicz Justyna, Banach Alicja, ZSP nr 2. Joskowski Andrzej, ZSP nr 3, Denis Michał, ZSP nr 4. Po zweryfikowaniu wniosków i przeliczeniu punktacji decyzją kapituły w roku szkolnym 2011-2012 Nagrodę Starosty Malborskiego otrzymują. W kategorii najlepszy absolwent liceum ogólnokształcącego uczennica Michalina Ciosek, pierwsze liceum ogólnokształcące. Bardzo proszę Panią Michalinę o wystąpienie. Pana Starostę proszę o wręczenie nagród. A ja w międzyczasie przeczytam osiągnięcia. Michalina Ciosek uzyskała średnią 5,18. Jest finalistką 41. Olimpiady Biologicznej, która odbyła się w tym roku, dzięki której została zwolniona z matury z biologii. W 2011 roku wygrała indeks, była laureatką 16. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W 2010 roku była finalistką 15. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Pani Michalina jest stypendystką prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2010-2011, 2011-2012.
Otrzymywała również stypendium marszałka województwa pomorskiego w roku szkolnym 2009-2010. Pani Michalina włącza się w życie społeczne klasy i szkoły, uczestniczyła we wszystkich przedsięwzięciach i zadaniach klasowych. Jest to uczennica niezwykle odpowiedzialna, skromna, życzliwa, kreatywna, chętnie pomagająca koleżankom i kolegom. W kategorii najlepszy absolwent technikum nagrodę otrzymuje Andrzej Joskowski, technikum numer 3. Bardzo proszę o wręczenie nagrody. Pan Andrzej Joskowski uzyskał średnią 5,46, jest finalistą ogólnopolskiego konkursu informatycznego TIC-TAC, który odbył się w 2011 roku. Uczeń ze względu na swoją postawę uczniowską corocznie był typowany przez Radę Pedagogiczną do stypendium Prezesa Rady Ministrów i corocznie to stypendium otrzymywał. Brał również udział w akcji organizowanej przez Samorząd Uczniowski pod hasłem Zgaś Światło. Jest zaangażowany w życie szkoły i klasy, służy pomocą uczniom mającym trudności w nauce i jest niezwykle obowiązkowy i odpowiedzialny. Nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia z zakresu ekologii oraz za osiągnięcia sportowe otrzymuje Łukasz Negowski, uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego. Zapraszamy pana Łukasza i proszę o wręczenie nagrody. Pan Łukasz otrzymuje nagrodę specjalną. Średnia ocen, którą uzyskał, to 4,25. Zajął pierwsze miejsce podczas 27. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, gdzie wygrał indeks. W dniach 1-3 czerwca tego roku będzie reprezentował województwo na eliminacjach centralnych. Zajął trzecie miejsce w finale piłki siatkowej chłopców podczas licealiady w 2011 i 2012 roku. Piąte miejsce w finale wojewódzkim w piłce siatkowej w 2010 roku. Od klasy pierwszej jest bardzo zaangażowany w życie sportowe szkoły. Zawsze włączał się w zadania realizowane przez szkołę i klasę. Aktywnie uczestniczył w warsztatach ekologicznych w stacji limnologicznej w Iławie w 2011 roku. Jest to uczeń bardzo otwarty, pogodny, pozytywnie nastawiony do ludzi, lubiany i kreatywny. Bardzo prosiłabym jeszcze pana starostę, pana przewodniczącego o wręczenie dla pozostałych osób listów gratulacyjnych i talonów na zakup książek w jednej z malborskich księgarni. Pani Grażyna Bystrzycka. Pan Michał Denis. Pan Łukasz Murawski. Nie. Pani Aleksandra Sałek. Pani Alicja Banach. Pani Justyna Pazdykiewicz. Pani Angelika Cieślub. Pani Katarzyna Pienkoś. I pani Dorota Szewczak. Tak.
Ja tylko jeszcze mam jedną prośbę, taka kwestia organizacyjna. Bardzo proszę wszystkich absolwentów o udanie się do Wydziału Edukacji celem podpisania odbioru tych nagród pieniężnych. Tak. Dziękuję bardzo. Ale zanim Państwo nas opuścicie, chciałbym chyba w imieniu wszystkich radnych jeszcze raz złożyć gratulacje i życzenia, by to dorosłe życie było takim pasmem sukcesów. Gratuluję bardzo również rodzicom, proszę to przekazać, bo to też ich dzieło, wszystkim pedagogom, dyrektorom szkół. Ten wasz sukces to sukces także tej rady, wszystkich nas. Serdeczne gratulacje. Zatem przechodzimy do punktu kolejnego. Stwierdzenie prawomocności obrad. Stwierdzam, że nasze obrady są prawomocne. Na sali nieobecnych jest troje radnych. Tak, pani radna Bober, pan radny Zakrzewski i radny Andrzej Mał. Przechodzimy do punktu kolejnego. Przyjęcie porządku obrad. Proszę bardzo, czy są jakieś uwagi do przedstawionego Państwu porządku? Skoro nie ma uwag, to przejdziemy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z 14 sesji Rady Powiatu Malborskiego. Proszę Państwa, stwierdzam, że nikt z radnych żadnych uwag do protokołu nie wniósł. W związku z tym dziś jeszcze tamten protokół podpiszę. Punkt 6. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu. Proszę bardzo, daję Państwu głos. Pan radny Kasyna. Ja mam pytanie z 23 maja. W punkt 1a została zmieniona uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora. Chciałbym się dowiedzieć, czym ona się różni od pierwotnej, która została podjęta 25 kwietnia. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Na bieżąco może pan starosta. Tak, czy są jeszcze pytania do pracy międzysesyjnej? A zatem proszę bardzo, pan starosta. Szanowni Państwo, w związku z pismem z jednego z członków Rady Pedagogicznej w sprawie braku skutecznego powiadomienia o terminie Rady Pedagogicznej, zarząd i wydział w toku wyjaśnienia tej sprawy wraz z dyrektorem szkoły podjął decyzję o ponownym przeprowadzeniu Rady Pedagogicznej, bowiem ten członek Rady w świetle przepisów prawa powinien być skutecznie powiadomiony o Radzie Pedagogicznej. I w związku z tym odbyła się ponownie Rada Pedagogiczna, na której wyłoniono przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na dyrektora. Mimo że członek, przedstawiciel tej rady była to ta sama osoba, zarząd musiał ponownie podjąć uchwałę, bowiem nie zgadzały się daty, bo obowiązuje nas termin 7-dniowego powiadomienia członków komisji o terminie. I termin, w związku z tym też został zmieniony termin przeprowadzonego konkursu. Czyli skład osobowy komisji jest dokładnie taki sam, tylko zarząd musiał się zebrać jeszcze raz w tej samej sprawie, by w terminie po Radzie Pedagogicznej, która została powtórzona, przyjąć skład komisji konkursowej, następnie wyznaczyć nowy termin konkursu. Takie mamy przepisy prawa. Proszę bardzo, panie. To w tym momencie mam pytanie, czy zatem została zmieniona uchwała z 16 maja o powołaniu komisji konkursowej? Dziękuję. Dziękujemy.
Przechodzimy do punktu kolejnego, interpelacji i zapytania. Proszę bardzo. Proszę bardzo, radny Kuliński. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Mam takie pytanie, a mianowicie w tym roku będzie wprowadzona nowa nawierzchnia w miejscowości, na terenie gminy Stare Pole, w miejscowości Kaczynos Letniki. Chciałbym się zapytać, czy również będzie w tych pieniążkach, które przekazał powiat i gmina, położony przez miejscowość Kaczynos nowy chodnik. I drugie pytanie. W zeszłym roku była położona nawierzchnia od drogi 22 w kierunku Ząbrowa i te pobocze, te pół metra zostało wysypane piaskiem, ziemią, gdzie to się wszystko zapada. Gdzie po rozmowie z panem jeszcze dyrektorem Żakiem miało być w tym roku położony kamień ubity, żeby to było utwardzone, żeby te samochody tam się nie bijały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś chciałby złożyć interpelację? Proszę bardzo, radny Kasyna. Dzisiaj otrzymaliśmy oświadczenie, w którym my jako radni wyrażamy bądź nie wyrażamy zgodę na elektroniczne przekazywanie materiałów na sesji i na posiedzeniu komisji. Wydaje mi się, że najpierw trzeba było po prostu status zmienić i dać możliwość przekazywania materiałów nie formą pisemną, czyli pocztą, tylko w formie elektronicznej i dopiero możemy po prostu podpisywać tego typu oświadczenie. To jedna sprawa. Druga sprawa. Dzisiaj przejeżdżając ulicą, między ulicą Słowackiego a 500-lecia, ogrodzenie przy szpitalu. Widzę, że jest dość mocno przechylone w stronę chodnika. Stwarza to niebezpieczeństwo dla tych pieszych. Miałbym tak uwagę, żeby pan prezes szpitala po prostu zainteresował się tym ogrodzeniem, no, jakoś zabezpieczył, bo w każdej chwili według mnie grozi to przechylenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby złożyć jakieś zapytanie? Do tej kwestii dostarczania materiałów wrócimy w punkcie wolne wnioski. Ja chciałem wówczas o tym powiedzieć, tak, pan radny wyprzedził. Dobrze, a więc punkt 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Malborskiego w sprawie przystąpienia powiatu do spółki pod nazwą Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku, spółka SO. Proszę panią sekretarz o zreferowanie tej uchwały. Panie przewodniczący, szanowna rado, wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia powiatu malborskiego do spółki pod nazwą Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku, spółka z o.o. Szanowna rado, dyskusje na ten temat trwały i podczas komisji, i podczas minionej sesji. Na pewno podjęcie niniejszej uchwały umożliwi partnerowi wiodącemu, czy raczej inicjatorowi i liderowi projektu aplikowanie o środki. Uchwała jest uchwałą, która konsekwencje budżetowe wnosi w 2013 roku. I w tym miejscu, panie przewodniczący, wyrażam prośbę, czy uzasadnienie tej uchwały mógłby lider projektu przedstawić, bo wiem, gościmy dzisiaj pana burmistrza Ruska, czy bym mogła prosić o wsparcie. Dobrze, to dziękujemy pani. Wcześniej poproszę o opinię dwóch komisji, które się tym zajmowały. Komisja Gospodarki i Budżetu. Bardzo proszę. Dziękuję. Oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Bardzo proszę. Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała. Zatem teraz to jest ten punkt, gdzie
gdzie możemy poprosić pana burmistrza Macieruska, by zechciał nam przedstawić. Proszę bardzo, może z tego miejsca. To przedstawienie założeń jest oczywiście dyskusją, więc prawda, pytania, wszelkie wątpliwości, bardzo proszę o podnoszenie takowe. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Mam zaszczyt właściwie dopowiedzieć pewne rzeczy do uzupełnienia związanego z przystąpieniem samorządu powiatu do spółki Centrum Aktywnego Wypoczynku. Konkluzja tego przystąpienia albo finałem ma być szczęśliwe wybudowanie, uruchomienie akwaparku w Malborku, ale nie tylko, bo tam także są inne zadania związane z tym terenem, a przeznaczone pod szeroko rozumianą rekreację, jak i również pobyt gości hotelowych. Powiem tak, zadanie z jednej strony to zaszczyt, że mogę tutaj przed państwem w tej chwili tę argumentację, która wydaje nam się logiczna i sensowna, przedstawiać i jej bronić. Natomiast z drugiej strony jest pewien kłopot z tym tematem. Raz z tego powodu, że akwaparki mają generalnie w Polsce złą prasę. Uważa się powszechnie, że to, albo prawie powszechnie, że to często są takie inwestycje, które stają się skarbonkami. My tak nie uważamy. Będę starał się to uzasadnić i udowodnić. Inaczej nie ośmieliłbym się tutaj przed państwem występować. Z drugiej strony jest także materiał, który stanowi dla mnie fundament tego uzasadnienia, jest niezmiernie obszerny. Oprócz dokumentów typowo analitycznych, finansowych, dysponujemy w tej chwili już pełnym studium wykonalności. Dokument, który ma mniej więcej 150 stron, ja próbowałem go skrócić do ram prezentacji, nie poddał się. Dlatego, że nie jest to dokument, który zawiera jakieś treści niepotrzebne. Nie ma tam wodoleństwa. Udało mi się zawrzeć pewne tezy na mniej więcej 30 stronach i takim dokumentem dysponuję. Myślę jednak, że z praktycznego punktu widzenia taką mam propozycję. Najlepszym rozwiązaniem będzie takie oto, że spróbuję ogólnie przedstawić ideę i potrzebę oraz uzasadnienie także biznesowe budowy i funkcjonowania akwaparku w Malborku, a kwestie szczegółowe pozostawię do czasu, kiedy państwo będziecie zechcecie zadawać pytania i wówczas może będzie okazja i potrzeba odwołania się do jakichś zapisów w materiale, który w tej chwili jest w komputerze, może być wyświetlony. Szanowni państwo, miasto Malbork powołało spółkę Centrum Aktywnego Wypoczynku. Idea jest znana i była dosyć szeroko omawiana w mediach. Chcemy gotówkowo wejść finansowo w to przedsięwzięcie w wysokości 4 milionów. Państwa dzisiejsza uchwała mówi o zaangażowaniu na pułapie 3 milionów. Całą inwestycję obliczamy w tej chwili na poziomie 22 milionów netto. Brakującą część zamierzamy uzupełnić pieniędzmi ze zwrotnego funduszu Jessica. Pożyczką z Jessica to są pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umocowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego. Są tutaj jeszcze pewne dwie niewiadome, o których chcę i powinienem państwu powiedzieć, dlatego że one mają znaczenie dla ostatecznego montażu finansowego tego przedsięwzięcia. Jedna to taka, że na dzisiaj jeszcze nie wiemy, jaki może być procent dofinansowania z Jessica. On jest formalnie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wszystkie koszty tej inwestycji są kosztami kwalifikowanymi. To należy wyraźnie powiedzieć. Natomiast programowo, to wynika z założeń sponsora, VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. A zatem nie wiemy dzisiaj, ostatnie nasze rozmowy z Bankiem Ochrony Środowiska, który pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, a więc jest takim operatorem tych pieniędzy unijnych. Ostatnie nasze rozmowy wskazują, że pożądany i akceptowalny przez obie strony to poziom dofinansowania 55%. A zatem to jest pewna niewiadoma. Druga niewiadoma jest taka, iż prowadzimy rozmowy z bardzo poważnym partnerem prywatnym, firmą o zasięgu ogólnopolskim. Nie mogę powiedzieć, jaka to firma. 6 czerwca jesteśmy umówieni na podpisanie listu intencyjnego i klauzuli poufności. Partner ten jest niezmiernie poważnie zainteresowany objęciem udziałów w spółce i wejściem w to przedsięwzięcie. Natomiast niewiadoma polega na tym, oczywiście, czy dojdziemy do akceptowalnego porozumienia i jaka będzie ewentualnie wysokość tych udziałów. No i trzecia rzecz, ale na zasadzie last but not least, to jest Państwa decyzja o przystąpieniu do tego przedsięwzięcia. Z pewnością należne są Państwu pewnego rodzaju przeprosiny, bo nie powinno być tych niewiadomych, ale jest to niemożliwe z punktu widzenia jakby przystąpienia do realizacji tej inwestycji, bowiem pewne rzeczy dzieją się równolegle. Moglibyśmy dzisiaj składać już wniosek do Jessica, opierając się na naszym wkładzie finansowym w wysokości 4 milionów. Minimalny wkład finansowy przy przystępowaniu do tego, ubieganiu się o pożyczkę z funduszu Jessica wynosi 10%, a zatem nasz wkład był wystarczający. Niemniej jednak montaż finansowy i negocjacje z tym fromem, z bankiem wyglądają inaczej, kiedy ten wkład finansowy wynosi 7 milionów na przykład, a nie 4. To jest oczywiste, tym niemniej taka sytuacja jest i dzisiaj dlatego będę prosił Państwa o pozytywne zaopiniowanie tego projektu. Zapewne są dwa pytania, które należy postawić sobie, przystępując do realizacji takiego przedsięwzięcia. Jedno to takie, w jaki sposób możliwie najbardziej ekonomicznie taki obiekt wybudować i tę ekonomiczność zapewnić w trakcie funkcjonowania. Drugie to pytanie o jego przychodowość, ale z tym pierwszym, z odpowiedzią na to pierwsze oczywiście wprost związane. Niemniej jednak pytanie o to, czy istnieją potencjalni klienci takiego akwaparku, czy istnieją beneficjenci, czy istnieją zainteresowani w takiej ilości na przestrzeni długiego okresu czasu, którzy zapewnią należytą przychodowość i sprawią, że to przedsięwzięcie nie będzie, nie tylko nie będzie ponosiło straty, ale wręcz może przynosić zysk. Na te dwa kluczowe pytania, generalnie, bo tych pytań szczegółowych jest oczywiście więcej, odpowiada między innymi, odpowiadają nasze analizy, to nie tylko to studium wykonalności, o którym wspomniałem, także inne analizy, ale to studium w jakiś sposób pełny te wątki podejmuje i rozwiązuje. Chciałbym, może to wyjdzie w pytaniach, ale sądzę, że nie od rzeczy będzie w tym momencie w taki sposób możliwie poglądowy
pokazać Państwu, na czym opieramy nasze przekonanie o ekonomiczności budowania i efektywności wykorzystania, czy ekonomiczności utrzymania tego obiektu. Firma, która wykonywała studium wykonalności, wzięła pod uwagę kilkanaście parków wodnych, akwaparków w Polsce. Do ostatecznego porównania zostało wybranych 5 akwaparków. Parametrem, który decydował o tym ostatecznym wyborze, był między innymi ilość porównywalna z Malborkiem i powiatem malborskim, ilość mieszkańców miast i powiatów czy subregionów, w których ta infrastruktura jest zlokalizowana. W tym momencie odniósłbym się do danych, aby uzasadnić tę ekonomiczność w porównaniu z innymi porównywalnymi obiektami. Oczywiście tam ten parametr demograficzny nie był jedynym parametrem, bo należało uwzględnić i to uwzględniono również takie obiekty, które równocześnie są podobnej skali i mają podobne funkcje. Aby Państwa tymi jakby wielkościami metrów sześciennych czy metrów kwadratowych nie znudzić, ale aby nie zaciemnić obrazu, to posłużę się takim parametrem jednostkowym. Jeśli przyjmiemy, i tak przyjęli konsultanci wykonujący studium, że łączna powierzchnia lustra wody we wszystkich 6 akwaparkach, ten 6 to ten projektowany w Malborku, wynosi 1, to kubatura budynku w metrach sześciennych w parku wodnym w Chojnicach wynosi 36, w Oleśnicy 41, w Żyrardowie 35, w Sochaczewie 37, w Chrzanowie 39. A więc mniej więcej od 35 do 41 jednostek kubatury w metrach sześciennych. Natomiast projektowany obiekt w Malborku, ten parametr wynosi 18. Można powiedzieć, że mniej więcej dwukrotnie mniej. Przy takiej samej zasadniczo od 5 do 7 powierzchni użytkowej, liczonej w metrach kwadratowych, i takiej samej kubaturze wody w basenach, liczonej od 1,2 do 1,3. 1,3, ten troszkę większy wskaźnik, dotyczy właśnie Malborka. To tylko tak, żeby zobrazować, jak udało się, bo było to od początku troską pomysłodawców tego przedsięwzięcia, aby zobrazować, jakie było podejście koncepcyjne i projektowe do tej inwestycji. Wybudować możliwie najnowocześniej i najtaniej przy zachowaniu takiej atrakcyjności, która zasadniczo z naszych analiz wynika, nie ma alternatywnego przykładu w Polsce. Ilość atrakcji i funkcji projektowanych w tym akwaparku nie ma odzwierciedlenia w innych podobnych, czyli analogicznych co do wielkości obiektach. Jeśli natomiast idzie o to, czy tam będą po prostu przychodzili ludzie i czy z tego punktu widzenia warto ten akwapark budować. Państwa najbardziej zapewne interesuje, jakie ta inwestycja ma znaczenie z punktu widzenia miasta, które jest w powiecie, i całego powiatu. Nie należy jednak zapominać o tym, że to miasto i ten powiat w dużej mierze orientuje się na ten sektor gospodarki, który jest związany z przemysłem czasu wolnego. Odzwierciedlenie tej tezy istnieje tak w strategii, dokumentach strategicznych miasta, jak i powiatu.
Wydaje się, że wybór jest w tej kwestii wyborem politycznym, czytaj niepartyjnym, a strategicznym, w tym znaczeniu politycznym. Czy chcemy swoją przewagę konkurencyjną budować w sposób mądry i konsekwentny, rozwijając inwestycje, które mogą, które sytuują się w tym sektorze spędzania czasu przemysłu, czasu wolnego i w oparciu o nie rozwijać i budować zamożność mieszkańców powiatu, czy też mamy inną wizję. Naturalnie o tym dyskutowaliśmy na komisjach. Deficytów o podstawowej infrastrukturze jest niezmiernie dużo i w mieście, i w powiecie. I należy zachować mądrą równowagę pomiędzy równowagę w ich uzupełnianiu. Wydaje się, że zarówno strategia, a na marginesie powiem, że ten projekt wpisuje się, ja tego nie przytaczam w szczegółach, bo nie ma na to w tej chwili czasu, on wpisuje się we wszystkie możliwe priorytety dokumentów strategicznych i krajowe, od krajowych począwszy, skończywszy na regionalnych. Czy chcemy tę przewagę konkurencyjną właśnie na tym opierać, a jeśli tak, jeśli odpowiadamy na to pytanie pozytywnie, to musimy inwestować w infrastrukturę, która będzie tej przewadze służyła. To jest tak, że pośrednio odpowiedź na takie proste pytanie, ale co będzie miał z akwaparku mieszkaniec miasta, albo może być to bardziej kontrowersyjne dla niektórych pytanie, co będzie miał z akwaparku mieszkaniec powiatu. Po pierwsze, będzie mógł korzystać z tej infrastruktury. To także jest niezmiernie istotny cel społeczny wprost. A po drugie, głęboko jesteśmy o tym przekonani, że tego typu inwestycje, działanie tego typu infrastruktury ma swoje bardzo wymierne, bardzo w horyzoncie czasowym mierzalne przełożenie na wzrost gospodarczy w całym powiecie. My obliczamy, że liczba osobowejść, może inaczej, pierwsze szacunki takie jeszcze nie poparte głębokimi studiami mówiły nam, że liczba osobowejść akwaparku Malborku może oscylować wokół 240 tysięcy. Dzisiaj ze studium wykonalności, a jest to, zapewniam Państwa, szacunek ostrożny. Ze studium wykonalności wynika, że jest to liczba około 330-333 tysięcy. Jeśli byłaby taka potrzeba, to postaram się pokazać szczegółowo, skąd się taki szacunek wziął, na czym jest on oparty. Odnosząc się do kilku tylko danych, powiem tak, nasza pływalnia w Malborku odnotowuje ponad 100 tysięcy osobowejść. To są klienci, potencjalni klienci akwaparku. Naturalnie od razu może pojawić się pytanie i takie pytania się pojawiały, czy nie będzie tutaj efektu zastępowania. Z naszej wiedzy wynika, że zapotrzebowanie na tego typu usługę jest znacznie większe, aniżeli obecne możliwości basenu. I to zarówno jeśli idzie o uczniów szkół, jak i osoby indywidualne korzystające z pływalni, jak i szkółki pływackie, które tam funkcjonują. Z tych pięciu miast, które wybrali konsultanci jako najbardziej adekwatne do porównania,
najbliższy Malborkowi jest akwapark w Oleśnicy. Ten akwapark w Oleśnicy, obok Wrocławia. Ten akwapark, tam liczba osobowej kształtuje się na poziomie 194 tysięcy. Uważamy, że jeśli porównamy te dwa miasta, ta analiza została zrobiona bardzo szczegółowo. Ja tylko tutaj jakby pewne tropy sygnalizuję Państwu. Ale to jest miasto położone 30 km od Wrocławia, a więc w bezpośrednim zasięgu metropolii, która oferuje, wydaje mi się, bez krzywdy dla Malborka, trzeba powiedzieć, oferuje o wiele większy katalog i wachlarz ofertowy możliwości spędzania wolnego czasu i analogicznych lub w jakiś sposób podobnych rozrywek. To jest miasto, które również niespełna 40-tysięczne jak Malbork, które nie jest miastem turystycznym. Tam nie ma 550 tysięcy turystów jak Malborku. Mamy dokładną analizę, a zatem jakby wnioski z, to nie były tylko wnioski z danych GUS-owskich albo z jakichś innych danych zebrane telefonicznie czy przez internet. To są informacje uzyskiwane także od gestorów czy właścicieli tej infrastruktury. Tam zasadniczo z akwaparku korzystają mieszkańcy miasta i subregionu. Należałoby tu przywołać jeszcze inne parametry typu gęstość zaludnienia, pewnie zarobki, pewnie skalę bezrobocia, która akurat w naszym wypadku jest raczej czynnikiem negatywnym. Niemniej jednak to porównanie pokazuje, że miasto w takim konkretnym otoczeniu, akwapark w takim konkretnym otoczeniu, zlokalizowany w takim kontekście, jest w stanie zapewnić taką liczbę odwiedzających. Malbork odwiedza około 400 do 450 tysięcy turystów. To dane na podstawie biletów do Malborskiego Muzeum Zamkowego. Konsultanci zadali sobie trud i również przeprowadzili wywiady między innymi z przewodnikami, z innymi osobami, które mogły kompetentnie i wiarygodnie odpowiedzieć. I z tych wypowiedzi wynika, że liczba około 100-150 tysięcy to są turyści, którzy przybywają do Malborka, nie wykupują biletów, a zatem w sposób dosyć ostrożny, a jednocześnie należycie wiarygodny, należy szacować tę liczbę turystów przyjeżdżających do Malborka ze względu na zamek na poziomie 550 tysięcy. W jakimś procencie my zakładamy, że w horyzoncie 3 lat od powstania akwaparku 25% tej liczby turystów to potencjalni klienci akwaparku. Przeważa w tej liczbie turystów odwiedzających zamek, przeważają turyści polscy. To dla akwaparku także jest czynnik pozytywny, dlatego że wydaje się, że turysta zagraniczny jest mniej z różnych powodów zainteresowany tego typu rozrywką po zwiedzaniu zamku. Tę penetrację co do potencjalnych klientów akwaparku oprócz rezydentów w promieniu 50 kilometrów w tej penetracji uwzględniono także turystów przybywających na Mierzeję. Tutaj pozyskanie danych okazało się niezmiernie trudne. Szacujemy, że jest to około 100 tysięcy
Natomiast chyba funkcjonuje strefa, która nie poddaje się statystykom i stąd trudności w szacowaniu. Kolejny, ostatni, może najmniejszy, ale także warto zwrócić uwagę na ten parametr, to uruchomienie małego ruchu przygranicznego z Rosją i klienci z obwodu kaliningradzkiego. Od kilku lat jeszcze przy wizach akwapark najbliższy nam oprócz Chojnickiego, Sopocki, odnotował olbrzymi wzrost odwiedzających właśnie Rosjan z tego, z obwodu. Wydaje się, że to także może mieć istotne znaczenie. Powtórzę, ta liczba 330 tysięcy wydaje się, no, nie jest przeszacowana i nie jest nadmiernie optymistyczna. Raczej nie zależało nam na tym, aby uzyskać dane laurkę, ale na tym, aby uzyskać dane jak to najbardziej możliwe, wiarygodne. Naturalnie to jest zawsze obarczone jakimś marginesem błędu, bo to przecież pewnego rodzaju model przy pewnego rodzaju założeniach. Niemniej jednak cały wysiłek nasz szedł w tym kierunku, aby te założenia były najbliższe prawdzie. Sądzę, że ten wstęp bym zakończył. Jeśli będą Państwa pytania, a będę potrafił, to z przyjemnością na nie odpowiem. Dziękuję panu burmistrzowi. Bardzo proszę, czy są pytania? Proszę bardzo, radny Kuliński. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam pytanie tutaj do pana starosty. A mianowicie, panie starosto, czy posiada pan takie pieniądze, żeby przekazać na budowę akwaparku? Wiadomo, że to nie jest zadanie własne powiatu. Powiat ma inne wydatki, chociażby budowa domu, wychowanku domu dziecka, czy też oświata, czy też drogi powiatowe. I tutaj chciałbym parę słów powiedzieć odnośnie tych dróg powiatowych. Panie starosto, jak wiadomo, do dróg powiatowych dopłacają gminy i to znaczną też część tych pieniążków. Czy też nie obawia się pan, że jeżeli powiat przekaże takie pieniądze, że gminy, wójtowie nie będą dopłacać do tych dróg powiatowych? A dochodzą już do mnie takie głosy. Czy mógłby się pan ustosunkować co do tych moich wypowiedzi, tych dwóch pytań? Dziękuję. Proszę państwa. Tak. Nie mam takich obaw. To znaczy znaczna. Jeśli chodzi o Stare Pole, przez 6 lat 1 000 000 zł, czyli 200 tysięcy rocznie. Jeśli chodzi o dofinansowanie dróg powiatowych. To tak akurat, jeśli chodzi o okręg wyborczy pana radnego. Nie obawiam się również tego, że te 3 miliony jakikolwiek naruszą w sposób nasze finanse. Jest to znikoma ilość pieniędzy, które przekazujemy właśnie między innymi na drogi. Za chwilę będziemy zresztą podsumowywać poprzedni rok. Budowa domu dziecka ruszyła, w tym roku się zakończy. Ja nie widzę takiego problemu. A jeśli chodzi o wójtów, pierwsze coś takiego słyszę. Mamy podpisaną umowę na schetynówkę na przyszły rok. Trwa proces dokumentacyjny. We wrześniu złożymy wniosek do wojewody na ten temat.
Dziękuję. Proszę bardzo, radny Duda. Na wstępie chciałbym wyrazić zadowolenie z tego, że uspokoił mnie pan starosta co do stanu finansów naszego powiatu. Bardzo się cieszę, że mamy pieniądze. I dlatego w związku z tym chciałbym się zapytać, czy również będziemy realizować w związku z tym poprzednie uchwały Rady Powiatu z 2010 roku, na przykład choćby o dokapitalizowaniu szpitala w Malborku kwotą 600 tysięcy co rok, do czego zobowiązaliśmy się uchwałą. Jeżeli mamy pieniądze, myślę, że nie będzie z tym problemu. Inna sprawa, która mnie troszeczkę nurtuje i prezentacja tutaj pana burmistrza również troszeczkę taką wątpliwość moją zasiewa jednak, to jest to, że no ciągle, już pytałem o to kiedyś, ale ciągle nie mogę uzyskać odpowiedzi, kto do tej spółki będzie również przystępował. Bo no, przenieśmy to na grunt indywidualny. Czy państwo zawarlibyście spółkę z kimś no, na takiej zasadzie? No, podpisz pan spółkę, a za nie wiem, dwa tygodnie zgłosi się ktoś do pana, kto powie, że jest panem w tej spółce. Czy to państwa nie niepokoi? Czy weszlibyście w takie spółki? Naprawdę, no, zastanówmy się nad tym. Czy my nie powinniśmy mieć wiedzy, z kim tą spółkę będziemy wiązać? No, żebyśmy po prostu jako samorząd nie strzelili jakiejś gafy, której się będziemy musieli wstydzić. No były już przykłady też podpisywania umów, nie wiem, na budowę odcinków autostrad, które się skończyły wstydem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że powinniśmy wiedzieć, z kim będziemy w spółce wcześniej, zanim się w tą spółkę zaangażujemy. No budzi to moją wątpliwość. Państwa nie? To jest jedna rzecz. O szpitalu mówiłem. Pan starosta mnie uspokoił co do finansów powiatu. Natomiast na ostatniej komisji, w której byłem, na komisji między innymi rozmawialiśmy z panią skarbnik. Słyszałem wypowiedź pani skarbnik o tym, że jednym pismem pan minister edukacji zdjął subwencję oświatową z powiatu w kwocie 800 tysięcy. Drugim problemem było powiększenie składki rentowej o około 1 000 000 zł, która dotyka powiat. No, pani skarbnik wyrażała zaniepokojenie jednak tą sytuacją i obniżeniem tych kwot, które wpłyną do powiatu. Czy w związku z tym wszystkim naprawdę jesteśmy w stanie, żebyśmy nie popadli w jakieś naprawdę tarapaty? No, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy pan starosta zechce odpowiedzieć na to pytanie? Nie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o uchwały, które podjęła Rada, to nam jest tylko, my mamy tylko do wykonania tę uchwałę. Ja nie widzę tutaj jakichś problemów. W momencie, kiedy zostanie taka potrzeba, to na pewno tę uchwałę też podejmiemy. Nie ma nie co roku, tylko w konkretnej sprawie. No ale no, widzę, że nie doczytaliśmy, panie radny, niestety. Ubolewam nad tym. No tak, no taka jest prawda. Oczywiście można powiedzieć, że moglibyśmy mieć więcej pieniędzy na oświatę. Ale to wynika z ilości uczni, tak? To nie jest, że tak powiem, sytuacja, która nas strasznie tutaj w jakiś sposób pognęła. Chciałby każdy mieć oczywiście więcej pieniędzy. W tym momencie można by było więcej, że tak powiem, wydać również na cele związane z oświatą, ale jeżeli jest trochę mniej uczni, robimy również jakąś tam małą reformę, bo łączymy szkoły, więc i również musimy przystosowywać, zobaczymy jeszcze, jak to będzie, jak będzie się kształtowała sytuacja związana z ilością w ogóle we wszystkich naszych szkołach, tak? No nie wiem, no, tyle na ten temat mogę odpowiedzieć. Dziękuję. Proszę pana burmistrza o odpowiedź na pytanie w kwestii tego udziałowca. Panie radny, udziałowcem jest na dzisiaj miasto Malbork. Propozycja sformułowana i przedstawiona państwu w uchwale zakłada objęcie udziałów w spółce, której udziały ma miasto Malbork. Tu nie ma żadnych niewiadomych. Natomiast jeśli pojawią się inne podmioty, a życzylibyśmy sobie zapewne tego, biorąc pod uwagę możliwe korzyści przy montażu finansowym, no to o objęciu tych udziałów będą już decydowali wspólnicy i odpowiednie gremia. Na dzisiaj takiej sytuacji nie ma. Także nie podzielam niepokoju pana radnego, albowiem jeśli samorząd powiatowy obejmie udziały w spółce, to
odpowiednio będzie mógł również o losach tej spółki decydować. Dziękuję. O głos prosił pan radny Kuliński. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko króciutko chciałem przekazać taką informację, że od wielu lat te drogi to są bolączka, a tym bardziej tutaj to, co pan starosta wspomniał z mojego regionu. Tak, z mojego regionu, ponieważ ponad 15 kilometrów jest bruku, gdzie krzaki dochodzą do 3-4 metra, niewycinane są. Proszę się przejechać, jak wyglądają drogi. W związku z tym ja nie mam nic przeciwko temu pomysłowi, tutaj dla miasta gratuluję, ale uważam, że na dzień dzisiejszy powiat takich pieniążków nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Kasyna, proszę bardzo. Wspomniał pan, że miasto Malbork 6 czerwca będzie podpisywało umowę intencyjną z tym partnerem. Nie może pan ze zrozumiałych względów zdradzić, co to będzie za firma. Ja mam tego typu pytanie. Czy orientuje się pan, czy ta firma w przyszłości finansowo wesprze te przedsięwzięcie, czy swoją pracą jako wykonawstwa będzie miała udziały? To jedno pytanie. Drugie pytanie. Wspominał pan, jaka jest przewidywalna, że tak powiem, przepustowość osób, które będzie korzystały z tego basenu, a nie dopowiedział pan jeszcze o cenie za jedną godzinę. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Na razie jest mowa o objęciu udziałów, chociaż rozpatrywane były różne modele. Ten wydaje się najbardziej prawdopodobny. Mogę jeszcze tylko dopowiedzieć, że jest to firma, która ma za sobą także realizację tego typu inwestycji. Jeśli idzie o... Tak. Jeśli idzie o drugie pytanie, my tę cenę przewidujemy, że ona będzie zbliżona do poziomu tego, który jest w tej chwili w Oleśnicy, a więc średniorocznie co do osoby to jest 13,92 tam, około 13 zł. Wydaje mi się, że to jest za godzinę. Wydaje mi się, że to jest na dzisiaj jeszcze taki ostrożny szacunek. Może być, bo dlatego, że to trzeba rozdzielić, tak? Bo często jak ja znam, wiem, jaki jest model korzystania z tego typu atrakcji, to przychodzi się na 2 godziny. Czasami się ten pobyt przedłuża. Występują pakiety najrozmaitszego rodzaju ulgi, zniżek, nie wiem, rodzinnych albo w zależności od czasu korzystania. Bardzo różnie to wygląda. Ten parametr 13-14 zł to jest taki uogólnione. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Tak, proszę bardzo, radny Kondys. Na wstępie chcę zapewnić, że samą ideę budowy takiego przedsięwzięcia popieram, ale tam, gdzie się pojawiają niemałe publiczne środki, tam powinny i pojawiają się wątpliwości, stąd mam kilka pytań szczegółowych. Po pierwsze, wspomniał pan burmistrz o liczbie 100 tysięcy odwiedzających pływalnię. Chciałem zapytać, tak, panie burmistrzu? Chciałem zapytać, jaka liczba z tych osób to są klienci tak zwani komercyjni, znaczy płacący za wstęp. Nie mam na myśli szkół i bezpłatnych wejść. Drugie pytanie, czy prowadziliście państwo sondaż zainteresowania zarówno wśród mieszkańców, zapotrzebowania na tego typu inwestycje z pewnością prowadziliście, ale chciałbym poznać, jakie są wyniki tego sondażu, ale też wśród turystów odwiedzających nasze miasto od chwili zrodzenia się takiego pomysłu i wszelkich przedsięwzięć z tym związanych. I pytanie nieco ogólniejsze. Podał pan przykład Oleśnicy, ale chciałbym prosić o inne przykłady z miast podobnych liczebnością mieszkańców do Malborka, ale pod kątem ich dochodowości. Czy takie przedsięwzięcia przynoszą dochód, czy nie? Dziękuję bardzo.
Proszę, panie burmistrzu. To ja zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie. Tak, robiliśmy badania, z pewnością państwo, którzy interesujecie się powiatem i miastem, wiecie o tym, że aktualizujemy strategię. Była szansa pozyskania dużych pieniędzy i udało się to zrobić. Dzięki temu stać nas było na duże badanie społeczne, duże badanie na reprezentatywnej grupie, badanie ilościowe mieszkańców miasta, nie powiatu, wyłącznie miasta. Uzupełnione, czytaj, uwiarygodnione badaniami jakościowymi, pokazało ku naszemu, no pewnemu też jednak zdziwieniu, ale miłemu zdziwieniu, że ponad 60, niewiele ponad 60% respondentów chce akwaparku Malborku. No tak w skrócie mówiąc. Spróbuję za chwilę odnaleźć kwestionariusz ankiety i wówczas panu przytoczę, bo... Ale to, wie pan co, bo trochę jest tak, że pan stawiając takie pytanie nie stawia takiej cichej tezy, czy nie wypowiada jej, że metodologia była zła. Tutaj już moglibyśmy naprawdę dyskutować i nie boję się tej dyskusji. Bo jeśli pan pyta, jak było postawione pytanie, to trochę ja czuję taki niepokój, że w domyśle jest, że pytanie było tak zwane tendencyjne. Nie, badanie robiła wyspecjalizowana firma badawcza. Jego wyniki mieszczą się w granicach błędów statystycznych. Oczywiście z każdymi badaniami można polemizować, ale w pewnych granicach. I pewnych... statystyka jest jednak dosyć ścisłą nauką. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, myślę, że najbardziej kompetentnie odpowie obecny tutaj dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, jednocześnie prezes spółki, pan Piotr Sadowski, jeśli można. Tak. Witam bardzo serdecznie. Znaczy, analizując odwiedzalność akwaparku projektowanego w Malborku, wzięliśmy pod uwagę ilość odwiedzających basen nasz miejski pływacki w technikum. Oczywiście jest on dostępny dla szkół miejskich i powiatowych. Ktoś za to płaci. Dzieci płacą w jakimś stopniu, tak, bądź za dojazd, bądź składkowo. Natomiast w godzinach komercyjnych, czyli popołudniami, jest wykupywane godziny są przez nauki pływania, szkółki. I tam już jest odpłatność średnio mniej więcej tak 10 zł za godzinę. Przepraszam, 45 minut. Tak? Więc w naszej kalkulacji i też wynikającej z studium jest to kwota 13-12 zł za pełną godzinę zegarową. Jest to liczba odwiedzających przez 9 miesięcy. Może podam, ciężko było znaleźć w Polsce takie miasto jak Malbork, tak? Czyli z taką ilością turystów, mieszkańców jednocześnie i posiadającą już jakiś basen pływacki, no powiedzmy akwapark, nie basen pływacki z jedną rurą i z jacuzzi, tylko w formie akwaparku. Ale mając na przykładzie Kościerzynę, która w dochodach mieszkańców jest no, uboższa od powiatu malborskiego, tak samo jak i Chojnice. Przy mieszkańcach 23 tysiącach w Kościerzynie odwiedza ich akwapark około 180 tysięcy rocznie. Tak? Spółka po raz pierwszy zanotowała lekki plus przy bardzo sporej inwestycji. Tak? Jest to przykład taki, gdzie nie ma jakby turystyki takiej jak Malborku, tak? Czyli przez okres 5 miesięcy przewija się około 500 000 mieszkańców, znaczy turystów odwiedzających docelowo Malbork. Jest to bardziej turystyka sezonowa, powiedzmy, czyli w okresie letnim kuracjusze, tak, danego okręgu. Natomiast tam o dziwo ta odwiedzalność się zwiększa poza sezonem tym typowo turystycznym letnim. O dziwo, tak. Stąd nasze jakby tutaj
można powiedzieć, takie bardzo spokojne, jeżeli chodzi o odwiedzalność, prognozy, to według nas wychodziło około 240-250 tysięcy rocznie, tak? Nasze, tak, przy założonej cenie za wejście około 30 zł za 2-2,5 godziny, to już nam dawało zbilansowanie się jakby kosztów i przychodów. Natomiast studium nam wykazało, że nie zwróciliśmy uwagi na bardzo ważny czynnik, czyli na odwiedzalność turystów, turystyki polskiej szkolnej, tak, nazwijmy to turystyki szkolnej. Jest ona na poziomie około 150 tysięcy w Malborku. Jest to klient bardzo ważny, bo klient przyjeżdżający z daleka, który chce spędzić w Malborku więcej czasu niż tylko 2,5 godziny plus McDonald's. Chciałby przy okazji zwiedzić zamek, niekoniecznie w takim może wymiarze, bo dla dzieci jest to męczące, ale też skorzystać z atrakcji. Czytaj park linowy, park dinozaurów, czytaj być może, daj Boże, przepraszam, aquapark, tak, kończąc McDonaldzie i będzie bardzo zadowolony z całego wyjazdu, na który i tak musi dojechać, tak. To, co się dzieje przy Dino Parku, pokazuje nam, że jest taka potrzeba, zdecydowanie. Tam autokar z autokarem podąża, przyjeżdżam codziennie kilka razy, więc jest to jakby, można powiedzieć, strzał w dziesiątkę, tak. Poza tym, że jest to miejsce, które generuje miejsca pracy, też każdy gdzieś się zatrzyma, coś zje, być może coś kupi, więc ta liczba odwiedzających Malbork, mimo że przez 2 lata temu prześmiewano się z tego, że kto tam stawia jakieś domki i dinozaury w parku, się okazuje, że jest to bardzo dochodowy interes, tak? Natomiast jest to interes ludzi prywatnych, którzy się, że tak powiem, wpisali w politykę miasta Malborka, turystyczną wizję, tak, przyszłości, więc park linowy, park dinozaurów, być może park wodny, tak, który planujemy, tą ofertę jakby zamknie, plus park sam w sobie jako atrakcja i wtedy by to było naprawdę dopełnienie, tak, tej całej oferty, plus oczywiście cały czas się odnawiający zamek malborski. Oczywiście, pierwsze co, jak była sama myśl odnośnie aquaparku, to wycinki z gazet. Mój teściu mi wyciął i przyniósł, żebym zobaczył, że to jest tu nieopłacalne, tam nieopłacalne i tak dalej. To tak na dzień dobry, to co dzisiaj też tutaj pan radny na komisji, że za, od negatywnych rzeczy, tak? No oczywiście w ten sposób nic byśmy nie zrobili. Już pomijając w naszym kraju, ale w naszym mieście, tak? Jeżeli byśmy podchodzili negatywnie do wszystkiego. Ja uważam, że państwa ryzyko jest naprawdę na minimalnym poziomie, tak? Wnosząc 3 miliony, ja bym chciał, żeby miasto Malbork wniosło 3 miliony, a powiat wybudował aquapark. Natomiast takiej możliwości nie mamy, bo mój burmistrz zdecydował, że to my będziemy to realizować. Więc staraliśmy się od 3 lat, powtarzam, od 3 lat, intensywnie zgłębić jakby specyfikę aquaparków, tak? Byliśmy w każdym aquaparku dostępnym, gdzie stwierdzono, że ludzie przychodzą się kąpać do aquaparku, nie pływać, tak? To jest odpowiedź, czy nam potrzebna była druga pływalnia? Niekoniecznie, ale miejsce do rekreacji wodnej? Tak. Więc tam chcemy, żeby tam dzieci przychodziły z dorosłymi i w ten sposób zarabiać pieniążki, tak? Oczywiście też mając na myśli mieszkańców powiatu, którym też nie zapominajmy o tych 80%, którzy jednak, można powiedzieć, mają pracę, są zadowoleni, tak? Ci bezrobotni mniej zadowoleni, ale chcą też skorzystać na co dzień, może raz w tygodniu, może raz w miesiącu, może raz na kwartał, tylko z rodziną, z takiej atrakcji, niekoniecznie udając się do Kościerzyny, nie wiem, Sopotu przestarzałego, czy no, najbliżej Olsztyn, tak? Więc jest to też czynnik taki bardzo prospołeczny. Uważam, że naprawdę podeszliśmy do projektowania i do całej analizy, żeby coś powstało. Znaczy ja się obawiam, czy my za to wybudujemy, o tak powiem państwu szczerze, bo takich rzeczy nie ma, nie ma w Polsce, o tej kubaturze, o tej powierzchni z tymi atrakcjami w tej kwocie. Więc to jest dla mnie większy problem niż ta magiczna liczba 22 milionów. No, pan burmistrz na mnie patrzy tutaj, ale no, taka jest prawda. To okaże się w momencie projektu wykonawczego. Czy będziemy w stanie to zrealizować za tą kwotę? Jest to bardzo ambitny plan. Więc to są wiele większe, myślę, problemy niż państwa. No, bardzo wielka pomoc 3-milionowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan radny Kondys już jest z satysfakcją? Mamy jeszcze status po domu. Ja mam również pytanie,
Dobrze, dziękuję bardzo. Kto chciał zabrać głos jeszcze? Ale proszę uruchomić mikrofon, tak, panie radny? Jest włączony. Jest jakiś defetyzm z naszej strony, bo chciałem polemizować z panem. Jest to jedynie jakby głos rozsądku, bo uważam, że rada powinna być głosem rozsądku i rozwagi jakiejś. Dlatego, że zawierając kredyt jakikolwiek domowy czy wszędzie, powinniśmy się najpierw zastanowić, czy nas na niego stać chyba. I tylko tyle, a nie żaden defetyzm. Jeszcze chciałem zadać pytanie, jeszcze jedno przy okazji, jak jestem przy głosie. Czy z powiatu tutaj od nas ktoś z państwa zadawał sobie trud, żeby po prostu policzyć, jeżeli to jest przedsięwzięcie biznesowe, powinno nam przynieść zysk. Czy ktoś z państwa przynajmniej szacunkowo, bo ja zdaję sobie sprawę, że precyzyjne policzenie jest niemożliwe, ale ewentualny zysk dla powiatu z tego przedsięwzięcia biznesowego. Czy ktoś z państwa już to policzył? Ewentualnie jakie by mogły to być środki? Dziękuję. Tak, ale to jest pytanie do pana starosty, tak? Tak. No, pan radny wskazuje, że to jest z powiatu. Panie radny, wie pan, jaki jest największy zysk społeczny? To, że w końcu właśnie między innymi tak jak przy drogach miasto i powiat wspólną podejmuje decyzję o tym, że na wiele, wiele lat skończą się problemy dla młodzieży, która dzisiaj nie ma gdzie pływać, bo nie ma miejsca. Miasto jest turystyczne, to nie jest miasto przemysłowe. W związku z tym to, co powiedział burmistrz, rozwijajmy również przy okazji nie tylko dróg, nie tylko dbajmy o szpital, nie tylko dbajmy o światę, ale również twórzmy warunki dla młodzieży. Ten akwapark jest dla wszystkich. Tam nie będą tylko jeździć mieszkańcy po drogach Starego Pola, Lichnowa i tak dalej, i tak dalej. To ja traktuję to jako drogi dla wszystkich, bo jeżdżę też po drogach i takiej, i innej, i takiej. Każdy z państwa ma jeden głos. Zdecyduje oczywiście. Ja wiem tylko, ile było pytań również i niedowiarków, chociażby przy szpitalu, gdzie decydują zupełnie inne sytuacje, bo przecież tam mamy pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzisiaj też nikt nam nie powie, jaki za chwilę, za rok będzie kontrakt. Kto dzisiaj tu powie, jaki będzie kontrakt za rok? A jednak zdecydowaliśmy się i się wspólnie zdecydowaliśmy o tym, że jeszcze jeden szpital wzięliśmy. Między innymi przekonał mnie właśnie pan radny o tym, że powinniśmy rozbudować szpital. Nie ma było tu warunków, żeby rozbudować. No, wzięliśmy drugi. I jakoś tutajśmy się również dogadali. Ja myślę, że i w tym temacie, nawet ci, którzy dzisiaj zagłosują, to jestem przekonany, że tak jak i burmistrz, tak jak i również ja, ale również ci, którzy są, ci, którzy również przygotowywali, udowodnimy, że tak powinno być. To nie tylko, że się należy temu miastu, bo myśmy już na temat forum tu dyskutowali, tylko wtedy ja jeszcze nie wiedziałem, jaka faktycznie sytuacja jest powiatu i na ile lat. Jak się to wszystko potoczy? Wtedy wchodziłem też w wielkie niewiadome i państwa zaraziłem tą decyzją. Przede wszystkim o szpital, tak? Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam krzaki, czy inne, to nie jest temat, panie radny, na dzisiaj. To naprawdę jest zupełnie inny temat. My, widzi pan, dyskutujemy i dogadujemy się z wójtami na temat milionów, które kładziemy w infrastrukturę. Bo jeżeli ja dzisiaj powiem, że w przeciągu 5 lat zostało nam z 250 kilometrów tak naprawdę do położenia niecałe 45 kilometrów, to jest to sukces czy nie? Można oczywiście powiedzieć, że jeszcze gdzieś tam jakieś krzaki niewycięte. Ale przy okazji trzeba powiedzieć o tym, że są jeszcze społeczności, które też powinny patrzeć nie tylko na to, co my tutaj zagłosujemy i co my im przekażemy. Między innymi nawet chodzi o odśnieżanie. No przecież to mieszkańcy, każdy z gmin, tak, podejmują tą decyzję i my im przekazujemy pieniążki. I jakoś nie ma też problemów. I ja myślę, że z tymi krzakami też sobie damy radę. I z tymi rogami też sobie damy radę. Natomiast jeszcze raz mówię, że ta inwestycja będzie służyła dla nas wszystkich i nie tylko, i dla tych, którzy będą przyjeżdżali z zewnątrz, i tych z Polski, i z tych zagranicy. I jeszcze wszyscy będziemy się tym cieszyć. Zobaczycie państwo. Tak po prostu będzie.
ale każdy zagłosuje według własnego sumienia. Dziękuję. O głos prosił wcześniej pan radny Ruka. Dziękuję, panie Marku. Tylko słowo uzupełnienia do wypowiedzi pana starosty i też trochę tytułem odpowiedzi na pana radnego wcześniejsze pytanie. To nie jest przedsięwzięcie stricte biznesowe. Tutaj nie mówimy o takim wejściu czy uruchomieniu takiego przedsięwzięcia, który będzie nie wiadomo jakim biznesem. Ono nie może być. Taki jest też, taka jest filozofia tego zwrotnego mechanizmu Jessica. Musi być, nie może być nadmiernie komercyjne, bo wówczas nie spełni warunków brzegowych, nie otrzyma tej preferencyjnej pożyczki. Natomiast musi być na tyle zyskowne, aby się spłaciło, aby wyszło na zero. Uzupełniając wypowiedź pana starosty, bardzo króciutko już tylko to powiem, że są pewne mierzalne efekty ekonomiczne wykorzystane także w tych dokumentach, którymi dysponujemy przy obliczaniu choćby relacji kosztów korzyści czy parametru ekonomicznej wartości netto. I nie można powiedzieć, to jest przepływ strumienia pieniędzy w lokalnej gospodarce, to jest efekt mnożnikowy, to jest wreszcie po wybudowaniu i przy funkcjonującym akwaparku znaczny wzrost tej nieruchomości, do której państwo, także jako samorząd powiatowy, w której także macie objąć udziały, to także należy wziąć pod uwagę. Natomiast jest jeszcze cały katalog czynników, także ekonomicznych i społecznych, jeżeli wolicie takie nazywać, które bierzemy pod uwagę, a które nie dają się zmierzyć. Tak? To jest poprawa standardu życia mieszkańców, to jest zdynamizowanie rozwoju aktywnego wypoczynku, a przez to w jakiś sposób właściwie to wprost poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców miasta i powiatu i wreszcie wzrost albo ożywienie gospodarcze. To są także czynniki, które należy brać pod uwagę, chociaż one dzisiaj nie są tak widoczne i tak namacalne i nie dają się kwantyfikować, nie dają się łatwo zmierzyć. Dziękuję. Dziękuję. Zatem jeszcze pan ma Łukasz, tak? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym życzyć Radzie Miejskiej Malborka, panu burmistrzowi w szczególności, który się tym osobiście zajmuje, panu dyrektorowi sukcesu w realizacji tej inwestycji. Myślę, że dobrym życzeniem byłoby to, żeby udało się państwu skonstruować takie partnerstwo publiczno-prawne. To byłoby pewnie marzeniem wszystkich, bo to jest najbardziej opłacalne. Trudno jest dyskutować z tą decyzją, bo to jest decyzja suwerenna prawnych miasta Malborka. Miasta, my jesteśmy radnymi powiatowymi i powinniśmy się oprzeć przede wszystkim na powiecie, na jego zadaniach, jego budżecie i na realiach, czyli na tym, na faktach, jakie są i mamy miejsce, a nie na pobożnych życzeniach lub zapewnieniach, bo to też nic, to nie jest nic pewnego. Trudno jest dyskutować z danymi, które pan burmistrz powiedział, chociaż akurat na komisji tych danych było troszkę więcej. Pewnie by 4,4 miliona złotych, które pan burmistrz powiedział na komisji, które potrzebne jest do obrotu przez tą spółkę, żeby wyjść na stan zero, czyli około 12,5 tysiąca złotych dziennie, to może przerazić, a może nie. Trudno jest na tym dyskutować. Czy też te 330 tysięcy, czyli około tysiąca, to jest liczba pewnie dla nas mało znana, ponieważ nie jest to branża, którą by ktokolwiek się z nas tutaj zajmował, więc nad tym pewnie dyskutować nie będzie. Ale chyba trudno też jest dyskutować nad tym, że akwapark w dzisiejszych czasach jest dla klasy średniej. Pan burmistrz powiedział o tym, że bilet może kosztować w granicach 13-14 zł. Ja dzisiaj na komisji podałem cenę najniższą, czyli tak zwaną rodzinną, skalkulowaną w Sopocie, chociaż pewnie to nie jest akurat porównanie, bo się akurat do Sopotu nie porównywaliście, to jest cena 36 zł.
Jasne, tu wspomniał pan radny o pytaniu, być może nawet zasugerował, jeśli chodzi o te 60%, czyli społeczeństwa malborskiego, które zapowiedziało się za Faparkiem. Gdybym, ja nie jestem z Malborka, ale gdybym dostał taką ankietę, też bym się odpowiedział za Faparkiem, z przyjemnością do tego Faparku będę przyjeżdżał, ale chcę powiedzieć, to też trzeba powiedzieć, spojrzeć na to realnie, że 36 zł w układzie rodzinnym razy 4, to wszyscy umiemy liczyć. I gdyby dzisiaj się spytać przeciętnego mieszkańca, ile razy się będzie stać w miesiącu czy w roku na ten akwapark, to byłoby różnie. Ja mam tylko nadzieję, że poprawa sytuacji finansowej, już nie chodzi nie tylko tych bezrobotnych, którzy nie pracują, ale tych, którzy pracują, zarabiają najniższą krajową, a resztę pozostałem albo bez reszty, to niekoniecznie musi pozwolić na ten standard, który byśmy sobie życzyli, a który przecież nie jest luksusem, tylko jest jakby codziennością. I zgodzę się z panem burmistrzem, że i z wszystkimi, którzy są za tym parkiem, że fajnie by było, żebyśmy go tutaj mieli. Tylko pytanie dla kogo. Ale to też nie chcę z tym polemizować, bo przecież to nasza rola jest inna, my jesteśmy powiatem. Możemy mieć obawy co do komfortu pracy podległych jednostek z uwagi na wzięcie tego kredytu i potem obsługa tego kredytu, ale przecież zgodziliśmy się na komisji, tutaj również chyba z panem burmistrzem, że spółka prawa handlowego, do której mamy wejść, która kodeks handlowy, który daje nam ten przywilej otrzymania dywidendy lub dołożenia do tego interesu, zgodziliśmy się co do tego, że o dywidendzie nie ma mowy, czyli trzeba od razu jasno powiedzieć, to wcale nie trzeba krytykować, ale trzeba jasno powiedzieć, że 3 miliony złotych, to trzeba je wziąć kredyt, obsłużyć te 3 miliony złotych, ile będzie kosztowało, to będzie kosztowało i po prostu dać. Na żadne dywidendy, na żadne inne rzeczy liczyć przecież nie można. Co nie oznacza, że trzeba się też bać tego, że być może będziemy musieli do tego dołożyć, bo może nie. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, my na to jakoś nigdy nie zwracamy uwagi, ja wspomniałem o tym na komisji, że jednak miasto i powiat to są jakby dwa różne samorządy. Nie chodzi tylko o kompetencje, ale chodzi o finanse. Miasto ma 60% środków własnych, powiat 20%. Ale te 20% w powiecie to w dużej części są wypracowane środki, które wracają z powrotem. Przecież państwo pamiętacie, jak zmagacie do budżetu, jak niewielkie pieniądze są chociażby z PIT-u czy z CIT-u. 20%, czyli te 3 miliony złotych, to jest z tych 20%, które nam zostaje, to jest około 25%, które trzeba w ten interes cały włożyć. To są fakty. Jeżeli my do tego to wchodzimy, ja nie chcę Państwa nawet, żebyście głosowali przeciw, ale chcę, żeby każdy miał jakiś taki obraz określonego faktu. Nie tylko to, że coś chcemy zrobić lub nie, jesteśmy za lub nie, bo widzę po pytaniach, że chyba już tylko tutaj my nie braliśmy udziału w tych informacjach wcześniejszych, bo takie pytania zadajemy. W każdym razie chcę powiedzieć tak, że dzisiaj miasto, chociaż każde miasto w Polsce, są takie czasy, trudno chce sprzedać, to jednak miasto ma takie możliwości, to jednak miasto wchodzi aportem, bo pan burmistrz powiedział o 22 milionach netto, ale do tego trzeba dodać około 6 milionów aportu środków trwałych, które tam wchodzą. Więc wrócę do tej pierwszej sekwencji, że fantastycznie by było bez powiatu i partnerstwo publiczno-prawne, wówczas my byśmy zachowali swoje pieniądze, których i tak nie mamy, musimy wziąć kredyt, a państwo zrealizowali się w cel. Zresztą fantastyczne według mnie. I to jest to. Teraz jest kwestia pani, tutaj kolega radny wspomniał o drogach, o krzakach, o tych innych rzeczach. Pan starosta powiedział, że zrobiliśmy 250 km dróg, zostało, na 250 zostało około 45 i to jest prawda. I to jest prawda. I prawdą jest, że jest ileś kilometrów bruku i prawda jest, że są jakieś jeszcze niezrobione i prawda jest, że w ciągu kilku lat zrobiono bardzo dużo. To jest prawda. Tylko chcę Państwu na jedną rzecz naprawdę zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, że nasza kadencja kończy się w roku 2014, niezależnie od tego, że część z nas nie będzie pewnie chciał już kandydować, a ci, co będą chcieli, to nie wszyscy przejdą, bo to w Polsce i tak dalej, to jednak po nas się nic nie kończy. Czyli musimy zwrócić uwagę na to, co będzie dalej. Jeżeli my dzisiaj kilkadziesiąt kilometrów dróg wybudowaliśmy w tak zwanej taniej technologii, wtedy to się mówiło
że to wytrzymuje 5-7 lat, różnie z tym jest, a wzięliśmy na to kredyt na 10 lat, to znaczy, że dopiero w 2011 roku możemy wrócić do tej drogi. Czyli należałoby, że tak powiem, skończyć to, co jest do skończenia, a potem wracamy z powrotem. Bo te kilometry drogi, które zostały zrobione pani starosta, pan przecież najlepiej o tym wie, one, to była słuszna decyzja, te dziury, te wszystkie inne rzeczy nic nie dawały, odpowiadają się pieniądze, ale one są na jakiś określony czas, stania technologii. Musimy do tego wrócić. I to nieważne, już w tej chwili, czy tam poprzedniej, przyszłej kadencji, czy za dwie kadencje będzie pan Czapka, czy ktokolwiek inny, tylko ten ktoś to będzie, czy my, czy nie my, no to moje daga, no ci ludzie albo byli, albo nie byli do końca odpowiedzialni. Ja po prostu mam takie obawy, co biorąc pod uwagę stan budżetu, biorąc pod uwagę środki własne w budżecie, biorąc pod uwagę brak już majątku jakiegokolwiek do sprzedania i biorąc pod uwagę to, że jednak już widzi się pani starosta, że słusznie, że na każdym kroku się próbuje oszczędzać, bo tych pieniędzy nie ma. Mam poważne obawy co do inwestycji, bo do tego absolutnie nie, ale co do udziału finansowego w takiej mierze powiatu malborskiego. Po prostu nas na to nie stać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Myślę, że chyba już wszystkie argumenty padły, dyskusja została wyczerpana, nikt przynajmniej nie zgłaszał się do głosu. Pan burmistrz, myślę, że już padły wszystkie argumenty. Zatem przejdźmy do głosowania nad uchwałą w sprawie przystąpienia powiatu malborskiego do spółki pod nazwą Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku spółka ZO. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Proszę policzyć, tak? Jedenaście za. Kto z państwa jest przeciw temu projektowi uchwały? Dwa głosy przeciw. Kto się wstrzymał? I dwie osoby wstrzymujące. Dziękuję. Uchwała została podjęta. A ja zapraszam na 10-minutową przerwę. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja oczywiście powiedziałem, że każdy głosuje według sumienia. Nie mam tutaj żadnych pretensji, że dwaj panowie głosowali przeciw. Ale panie radny Rukat, ja bym powiedział tak. Szkoda, że ja nie mogłem, nie miałem takiego czasu, że ja miałem do czegokolwiek wrócić, bo jeśli chodzi o moje starostowanie, to ja nie miałem do niczego wrócić. Panie starosto, ale to już jest poza jakby dyskusją. Proszę to zostawić. Ogłaszam przerwę. Dobrze, ja proszę już o ciszę, o zajęcie miejsc. Panowie radni, panie radny Kuliński, proszę zajęcie miejsca, pani Szczypior. Co tam? Przechodzimy do kolejnego punktu w porządku naszej sesji. Punkt 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Malborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa pomorskiego. Pani Sylwia Grabowska, naczelnik Wydziału Edukacji. Proszę bardzo. Szanowni państwo, uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa pomorskiego. Pieniążki te przeznaczone są na realizację projektu systemowego Pomorski Dobry Kurs na Edukację. Chodzi o ten projekt dotyczący szkolnictwa zawodowego. I jest to konsekwencja finansowa uchwały, którą państwo podjęliście jesienią. Tu jest, w tym projekcie była mowa o wkładzie własnym i ta uchwała właśnie dotyczy pomocy finansowej w formie wkładu własnego powiatu. Dobrze, dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. To jest Komisja Gospodarki i Budżetu. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w sprawie tej uchwały?
A zatem kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny, pani skarbnik. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2012-2027. Bardzo proszę. Panie i panowie radni, jednym z podstawowych parametrów, które konstruują nasz budżet, są przychody. W przypadku zmiany wartości przychodów, wprowadzania ich do naszego budżetu, mamy obowiązek zbudowania na nowo wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym, że 250 tysięcy zostaje wprowadzone celem zabezpieczenia środków na wykonanie inwestycji na Piaskach w postaci budowy dwóch domów dziecka, stąd zasadność i konieczność przemodelowania i przekonstruowania wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Jeśli nie, to kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Jednomyślnie. Punkt kolejny. Pan skarbnik przedstawił uchwałę w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. Proszę bardzo. Kolejna uchwała wynika między innymi ze zmian, które zostały nam nałożone jednym pismem, jak tu podkreślił pan radny. No, ale taka jest ścieżka korespondencyjna między ministrem finansów a nami. Musimy się zgodzić z tymi danymi, które on nam określa i przypisuje. Wyprostuje kwotę, która została rzucona jako zmniejszająca subwencję oświatową. Wartość, którą pan podał, 800 tysięcy, to jest kwota zmniejszona globalnie w naszym budżecie. Wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 465 tysięcy 258 zł. Pozostała kwota wynika z zmniejszonej planowanej wartości PIT-u. Wiem, że to jest wartość planowana i ulega ona potem zmianom. Analizując rok ubiegły, była ona zdecydowanie wyższa niż pierwotnie zakładał wskaźnik. Odniosę się jeszcze co do składki rentowej. Mamy dzisiaj już wiarygodne informacje, że określone zostały ostateczne kryteria rozdysponowania rezerwy i środki te do 15 października zostaną przyznane naszemu powiatowi. Także na pewno ta kwota, która teraz zmniejsza nasz budżet, w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonowanie naszych jednostek, tym bardziej na funkcjonowanie bieżące placówek oświatowych. Mamy zabezpieczoną rezerwę i od września kwoty, które będą wynikały z rozporządzenia co do wartości wynagrodzeń, zostaną wprowadzone i żadna z naszych jednostek nie będzie miała problemów finansowych. A co do jeszcze naszej pozycji finansowej i naszej wartości powiatu, nie jest prawdą, że powiat jest biedny. Chociażby ostatnie przeprowadzone postępowania przetargowe do pozyskania czterech kredytów. Zgłosiły się cztery banki z konkretnymi kwotami, które zapewnią zabezpieczenie środków i sfinansowanie naszych zamierzeń inwestycyjnych. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki i Budżetu. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w sprawie tego projektu? A zatem kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję również za solidarne głosowanie w tej sprawie. Kolejny punkt, proszę bardzo, pani skarbnik. Kolejna uchwała to konsekwencja zaakceptowanych zmian w naszym budżecie. Zmieniają kształt wymienione załączniki tabelaryczne, a w związku z prowadzeniem wolnych środków zmienia się również kwota deficytu, która została opisana w paragrafie pierwszym.
Dziękuję. Opinia Komisji Gospodarki i Budżetu. Czy jakiś głos dyskusji? A zatem kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Punkt kolejny. Odpowiedź na interpelacje i zapytania. Radny Kasyna niestety wyszedł, on zapytał o sprawie formy dostarczania materiałów i powiadomień na komisję i sesję. To jest taka inicjatywa, z którą wyszedł pan radny Zira, aby w ramach oszczędności w administracji, prawda, zaoszczędzić na papierze i druku. Bardzo nam się ten pomysł podoba, dlatego też takie formularze zachęcające do wyrażenia woli radnych, w jakiej formie chcą otrzymywać te materiały. Oczywiście nie ma żadnego przymusu, oczywiście to nie jest żadna rewolucja, ale jeżeli ktoś z Państwa radnych chce w tej formie otrzymywać, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli ktoś chce dalej w formie tradycyjnej, także może to się tak odbywać. Nie wymaga to żadnej zmiany statutowej. W statucie jest mowa o dostarczeniu materiału. Nie ma opisu formy. Więc takie oświadczenie woli radnych będzie traktowane poważnie. Zachęcam do tego, by się zastanowić i do biura rady zgłosić taką informację. Były jeszcze interpelacje pana radnego Kulińskiego, pana starosty. Tak, to poprosimy pana dyrektora o odpowiedź. Proszę Państwa, otrzymałem dwa pytania. Dwa pytania. Remont drogi Królewo Kaczyno z Zambrowo i sprawa pobocza, zmniejszonego pobocza w drodze powiatowej w Zambrowie. Można, jeśli można, na to drugie pytanie odpowiem. Tak się składa, że Zarząd Dróg Powiatowych, wykonując swoje zadania, wykonuje zadania o charakterze codziennym, stałym, powszechnym. Jednakowoż występują również zadania o charakterze związanym ze zjawiskiem akcyjności. To wynika z tego, że musimy zachować pewne procedury, wezwania, pisma, obwarowania i zachowania przepisów. W związku z tym, tak też ma się sprawa z przeglądami gwarancyjnymi. Zwyczajowo takie przeglądy gwarancyjne odbywały się do tej pory w miesiącu czerwcu. Ja jakoś kontynuując chciałbym też to zachować, w związku z tym informowałem również pana wójta o tym, niektórych panów radnych, w związku z tym taka była prośba, żeby pewne rzeczy nie dublować, żeby zgłaszać ponowne pytania i wyjaśniać, ale ja to wyjaśnię. Jesteśmy w przededniu właśnie, bo kończy się maj, w przededniu tego przeglądu gwarancyjnego, gdzie dokładnie wtedy dokonujemy przeglądu, z kółeczkiem odmierzamy, spisujemy protokół i wzywamy poszczególnych wykonawców, bo to nie, dotyczy nie tylko drogi w Zambrowie, o czym też ten fakt jest nam znany, ale również takie inne drogi występują, a sprawa poboczy wynika nie tylko z tego, że to akurat pobocze jest słabe, również z kultury uczestników ruchu drogowego. Droga jest wąska, pojazdy wymijające się wjeżdżają na pobocze i w związku z tym, które ma inną wytrzymałość, często może być zniszczone. Tak też ten fakt wystąpił, o którym pan radny zgłaszał. W związku z tym po właściwym przeglądzie gwarancyjnym wezwiemy wykonawców tych robót do naprawy pobocza. Bo akurat w tym miejscu ja sam stwierdziłem, że tam użyto może słabszego materiału, może jakiś tam może błąd był, to jest do zrobienia. Pytanie pierwsze to było remont drogi, tak, chodnika, to była droga Królewo Kaczyno z Ząbrowo, ściśle mówiąc, do stacji uzdatniania w Letnikach, gdzie planujemy właśnie do nawierzchni o charakterze tam z płyt betonowych sześciokątnych, tak zwanej trylinki, wykonać nawierzchnię asfaltową. Żeby to właściwie wykonać, należało najpierw przeprowadzić postępowanie
przetargowe, żeby w celu wyłonienia właściwego, najkorzystniejszą ofertę właściwego projektanta. Mogę podać, jak to się kształtowało, takie postępowanie odbyło się. I to najkorzystniejszą ofertę przedłożyło Biuro Projektów Draft Olsztyn w wartości 29 tysięcy. Uzupełniam, że to nie dotyczy nie tylko tej drogi, również portfel robót naszych inwestycyjnych jest dużo grubszy. Draft Olsztyn 29 tysięcy, ale były też takie oferty jak Skowarcz 36 tysięcy, Drogbud Tczew 43 tysiące, czy też Highway Gdańsk 39 tysięcy. A więc 29 jest korzystną ofertą. Jako profesjonalny uczestnik tego postępowania, panowie z tej firmy Draft skontaktowali się z nami. Przeprowadziliśmy taki rekonesans na miejscu. Ponieważ to ludzie z Olsztyna nie znają terenu, więc osobiście przejechaliśmy każdy metr po metrze. Została sfotografowana ta droga. Ustaliliśmy wjazdy, bo teraz tak, to trzeba ustalić rodzaj zjazdów, czy to mają być bitumiczne, czy z krawężnikiem, czy nie z krawężnikiem, takie detale, szczegóły. I dotarliśmy do tego punktu, który pan radny zadał pytanie, ale wcześniej to pytanie zadał również pan wójt zainteresowani mieszkańcy tej wsi. A więc zadanie na tym polegało, że mając jakieś pewne określone środki, a to jest 1 800 tysięcy, droga ta liczy 3 700 km na tym odcinku. W związku z tym był pewien znak zapytania, ale mówię w czasie przeszłym, ten znak zapytania był, ponieważ co dwie głowy, czy nawet trzy głowy, to nie jedna. Z projektantem ustaliliśmy, że ten chodniczek, który jest, nazywam chodniczek, bo to jest w szerokości zaledwie metra, materiał z demobilu nie będzie się nadawał do ponownego budowania, ale można go użyć jako podbudowy po zmieleniu i ustaliliśmy, że to będzie chodnik o nawierzchni bitumicznej. Takie są ustalenia z projektantem, który przyjął zlecenie i jest w trakcie opracowania tej dokumentacji. Było jeszcze zdanie jakieś wcześniej czy później o krzakach, więc... To później było, ale nie przedmiotem interpelacji. Dobrze, dziękuję. Ja dziękuję. Dobrze, dziękuję. Przejdźmy zatem do... Proszę bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Tam chodzi o tą drogę w Ząbrowie, co zechciał pan przekazać, że to od kultury jazdy. To nie chodzi o kulturę jazdy, tylko ta droga jest bardzo wąska, a te pobocze jest bardzo grzęskie. To tylko o to chodzi, żeby tam nasypać właśnie tego kamienia, jak była rozmowa w zeszłym roku z panem dyrektorem Żakiem. Co do tych krzaków, to takie jakieś śmiechy są. Zapraszam panią radną czy zarząd. Przejedźcie się państwo, jak wyglądają drogi. Lub zapraszam na sesję do Starego Pola. Ja więcej nie będę komentował i tam będą zadawać pytania radnym. Dziękuję bardzo. Ale proszę już, to są odpowiedzi. Pan odpowiedział, myślę, że wyczerpująco. Bardzo proszę, punkt kolejny, wolne wnioski, oświadczenia. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie, w tym miejscu? Jeśli nie, to zamykam 15. sesję Rady Powiatu Malborskiego. Dziękuję bardzo.